Ania, znowu po prostu nowy imidż, znowu świetnie wyglądasz i znowu nie mogłem cię poznać. Tak, to ja jestem znowu. Się wzorujesz na kimś? Nie, na nikim. Walczę sama o siebie, o swoje dobre imię i ja to ja. I znowu na gali Fame MMA. Tak, ja w ogóle kocham wszystkie gale, więc jestem gdzie po prostu mnie zaproszą. Aha, czyli w ten sposób. W ten sposób. Ale ty musisz... A zapraszają mnie wszędzie, wiesz, jak jest. Rozumiem, ale lubisz sporty walki, rozumiem? Lubię, jak najbardziej lubię. Przyjechałam tu przede wszystkim dla Ewelony, więc... A, no to właśnie kolejne miało być moje pytanie, bo rozumiem, że nie lubisz, tak, Esmeraldy, czy...? Nie, jakby do Esmi nic kompletnie nie mam. Jakby Esmi jest osobą niegroźną. Więc jest naprawdę bardzo w porządku, no ale jakby nie ukrywajmy, no z Eweliną się przyjaźnię i nieważne z kim by się biła, to dla to mnie... To zawsze będziesz za przyjacielem, oczywiście, no Ewelona jest dla mnie najważniejsza. Okej, jak ci się podobała walka? Bardzo mi się podobała walka. Wydaje mi się, że trochę ją za słabo biła, tak? Tak widziałam, jak już tam Ewelona była na górze i tak ją układała, to mówię, kurwa, Ewelona mocniej trochę, tak? Ale najważniejsze, że wygrała, jakby pokazała to, ile wysiłków to wsadziła, ile treningów, bo ona do mnie dzwoniła, płakała mi nieraz, że jest jej ciężko i tak dalej. Ja mówię, dasz dziewczyno radę, bo ty jesteś najmocniejsza na świecie, naprawdę. Ewelina to jest totalny tytan, więc... Czyli ona była twoim zdaniem bardzo dobrze poukładana w głowie, jeżeli chodzi o nastawienie? Jeżeli chodzi o nastawienie, to w głowie była bardzo dobrze poukładana. Wiem, że się bardzo do treningów przykładała, naprawdę bardzo. I to nie było na takiej zasadzie, że... wiesz, odpuściała, olewała. Nie. Każdy trening był zaliczony. Ja widziałam jej łzy, krew, pot. Więc wsadziła w to 100% przygotowania i jestem z niej zajebiście dumna. Czekałam na nią, jak wyjdzie z tej klatki i mówię, kurwa, dziewczyno, jesteś najlepsza na świecie. Jestem taka dumna, jakby to była moja córka po prostu, która osiągnęła coś, co nie dla każdego człowieka jest. No to wiesz, prawda, jakby to prawda. Nie takie każdy fajne, może. Nie każdy ma odwagę, nie każdy może, tak. A ona to zrobiła i jest naprawdę przekotem. No przed chwileczką mi mówiła, że bardzo zestresowana była na pierwszej, na drugiej konferencji. Ja na była. Przykład, jak oglądałem, to tego w ogóle po niej nie było widać, była, nie? Była. Ale... Ona do mnie dzwoniła po konferencji każdej i mówiła, że Boże, byłam tak zestresowana, że to w ogóle jest całkowicie coś innego niż tak, co się ogląda, na przykład tak jak ludzie sobie wykupują, no, po tak? drugiej stronie jesteś, no wszyscy tak, na ciebie patrzą, tak, wiesz. Tak, tym bardziej, że wiesz, Esmi, stoję, co jak zgadałam z Eweloną na pierwszej konferencji, Esmi podeszła do niej i mówi, żebyśmy sobie nie cisnęły, to tamto stron, to po czym Esmi wchodzi od razu i wali z grubej rury, więc... No ale Ania, no, nie oszukujmy się, to jest show, wiesz. No tak, show, okej, ale jak ktoś podchodzi do ciebie wcześniej tak i ci mówi, wiesz, no, podejdźmy no tak, do no tego tak. tak jakby zdrowo, a potem wchodzi i pierwsze co ci jebiecie po kątach, to jest niefajnie. Więc nie dziwi się Ewelinie, że kilka razy wybuchła, bo nie ma się co dziwić. Tak jak dużo ludzi pisało o tym, że niepotrzebnie uderzyła, czy coś takiego. No, to jakby prawda. To są emocje. Miała do tego pełne prawo, zresztą i tak miała jej wpierdolić w ringu, więc jakby... No i rozwiązały sytuację w ringu. Oczywiście, że tak. Znaczy w oktagonie, tak. Słuchaj, bo twoja przyjaciółka będzie nagrywała teraz płytę. I... A to ty nie wiesz? Ewelona. No tak, ja wiem wszystko. Ja każdy jej kawałek, który jest wypuszczany w internecie, spodobało ja jej się. Wcześniej. No. Więc tak, jak najbardziej trzymam za nią kciuki. Bardzo się cieszę, że jest teraz w takim etapie życia, gdzie to wszystko pnie się do góry tak, i ona odnosi. Bardzo. Góry, bardzo. Tak. To jest najważniejsze na świecie, że jakby Ewelina ma... takie poczucie swojej wartości, że ona chce iść do góry pod względem. No i ma swoje 5 minut takie, tak, wiesz, dokładnie. I niech to wykorzystuje na 100%. Tak. A ty byś nie chciała spróbować śpiewać? Ja już bardziej w taką stronę domu, dzieci i tak dalej. A jak powiedz, jak twoja praca, o której ostatnio rozmawialiśmy, menadżerowanie w lokalu? No. Jakby na ten moment to się wszystko zakończyło, siedzę na razie w domu, czekam na rozwój sytuacji mojej rodzinnej i to jest chyba dla mnie najważniejsze teraz. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Do następnego razu. Bardzo mi miło z tobą przeprowadzać wywiady, bo jesteś super człowiekiem. Bardzo ci dziękuję za takie ciepłe zdania.